faktycznie w sportowym tonie. Znajdujemy się już w takim świątecznym, niezwykłym klimacie. Jeżeli święta, jeżeli ten wyjątkowy czas, to również moment na podsumowania, sprawdzenia i pokazanie tego, co w sporcie piszczało w 2012 roku. A tym gronem witam bardzo serdecznie. Witam również naszego stałego, tradycyjnego eksperta sportowego, Dariusza Dudkiewicza. Witam. Darek, 2012 rok. Dobry dla nas kibiców, czy raczej taki smutny i nieprzyjemny? Dobry i zły. Dobry i zły. Zły z braku sukcesów w dyscyplinach, których oczekiwaliśmy sukcesów, a dobry w momencie, kiedy zmieniły się władze w Polskim Związku Piłki Nożnej. Były momenty bardziej szumne, mniej szumne, mniej radosne, bardziej smutne. Czasami to wszystko się przeplatało. Przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa ranking najciekawszych, najlepszych, najbardziej wartych uwagi wydarzeń sportowych, które były sukcesami i ranking kilku zdecydowanych niewypałów sportowych. Żeby zacząć dobrze, żeby trochę Państwa rozweselić na sam początek, zaczynamy od tych plusów, czyli sportowe sukcesy 2012 roku. I co najciekawsze, w tym przypadku wygrywają zdecydowanie sporty offowe, o których mówi się mniej, a w których właśnie w tym roku odnosiliśmy sukcesy. Od tak na przykład w halowych mistrzostwach Europy w hokeju na trawie reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal. Mistrzostwa Europy, co prawda hokej na trawie, czyli dyscyplina u nas nie szalenie popularna, ale jednak brązowy medal zdobyty. No, jeśli mam być szczery, Adam, to przede wszystkim zwycięstwo w meczu o trzecie miejsce z faworyzowanymi Holenderkami, gdzie ten sport w Holandii plasuje się bardzo wysoko, jeśli chodzi o oglądalność, o masowość. No, jest to wielki sukces i na pewno mogą przyjść lepsze czasy. Z nadziejami, że mężczyźni, którzy już mają swój jakiś określony poziom, szczególnie jeśli chodzi o halową odmianę hokeja, nazwijmy go też na trawie, ale tam się gra na syntetycznych nawierzchniach w hali, są w czołówce. Ale powiedz mi, skąd to się bierze, że jeżeli są dyscypliny, są zajęcia, w których my jako sportowcy odnosimy sukcesy, to mimo to to się bagatelizuje, odkłada na bok, na margines i o tym się zapomina, bo interesowałeś się tym, wiedziałeś, słyszałeś o tym, jak dobrze nam idzie w tej dyscyplinie? Powiem więcej, Adam, na pewno dla przeciętnego kibica niewiele to mówiło, te sukcesy, bo media milczały, ale jeśli chodzi o już człowieka, który chciał się zagłębić głębiej w ten temat, to wiadoma sprawa, że trzeba było posurfować w kierunku Wielkopolski, która króluje, jeśli chodzi o hokej na trawie. No, dla chcącego te informacje można było uzyskać, ale już tak jak mówię, dla przeciętnego kibica, no niestety nie, to przechodziło bez echa. No ja uważam, że media... Smutne. Smutne, no media zawaliły sprawę. Wszystkie złe media, bo my oczywiście w stacji Rodin TV mówimy, informujemy i przekazujemy te najlepsze informacje. Co jest również ciekawostką na sam koniec, o ile w hokeju na lodzie absolutnie nie idzie nam w ogóle, to nawet nie ma co mówić, że słabo nam idzie, bo nam w ogóle nie idzie, o tyle ten hokej na trawie rozwija się coraz mocniej, a my jako sportowcy odnosimy sukcesy. Paradoks? Oj tak, to powiem, hokej na lodzie, no Adam, przede wszystkim brak większego zainteresowania władz państwowych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo wiadoma sprawa, że pieniądze pakowane w rozwój tej dyscypliny, w szkolenie młodzieży, one w pierwszym stopniu pochodzą od państwa. Później dopiero do tych pieniędzy państwowych mogą dołączyć sponsorzy prywatni, ale żaden sponsor prywatny nie dołączy się, kiedy on jest sam. Niestety, tu wsparcie jest bardzo potrzebne i wtedy ten rozwój dyscypliny jest jak najbardziej prawidłowy. Kolejnym sukcesem w sporcie w roku 2012 była data, w której to rozpoczęliśmy Igrzyska Olimpijskie, kiedy rozpoczęliśmy, uwaga, paraolimpiadę. O ile ona odbyła się po tych głównych, po tych pierwszych Igrzyskach Olimpijskich, o tyle właśnie z paraolimpiady możemy być dumni, szczęśliwi, zadowoleni z ilości medali, z wyczynów naszych sportowców, z emocji, które nam dostarczyli i z tego, że w końcu po paraolimpiadzie mogliśmy być dumni z tego, jakich mamy zawodników, jaką ogromną waleczność. Oglądałeś? Oglądałem, z przyjemnością oglądałem, gdzie oglądając olimpiadę pełnosprawnych sportowców, muszę powiedzieć, że mogłem się pasjonować tylko
wyczynami zagranicznych sportowców, a jeśli chodzi o nasze gwiazdy, no w paru wyjątkach można było przyklasnąć, ale niestety ogólnie skończyło się wielką klapą. Dlatego z przyjemnością oglądałem paraolimpiadę, gdzie widziałem wspaniałe polskie sukcesy. Nasi zawodnicy zdrowi, pełnosprawni pokazali się tak, że to był w pełni dramat. Absolutny dramat to, co oni robili na zawodach, na Igrzyskach Olimpijskich, a paraolimpiada to, co mnie w tamtym przypadku najbardziej denerwowało, czyli brak zainteresowania nią mediów. Odnosiliśmy sukcesy, szło nam naprawdę dobrze, walczyliśmy, a mimo to przechodziło to bez echa. No, wszechobecna komercja nie dopuszczała do tego, żeby jeszcze mocniej, większy nacisk kłaść w mediach na to. No, szkoda, bo było naprawdę o czym pisać, było co oglądać. Ja oglądałem bardzo dużo przekazów z Eurosportu, ze stacji zagranicznych. No, z polskiej telewizji też można było coś tam obejrzeć, ale to były nieduże zmiany. Jak myślisz, skąd to się bierze, że zdrowi sportowcy, którzy mają jak trenować, mają możliwości do tego i finanse, występują i dają nam tyle zawodu, a paraolimpijczycy wyjeżdżają i dają nam, mimo tego, że nie są klasyfikowani jako liderzy, jako faworyci do zdobywania medali, to mimo to przywożą nam krążki złote, srebrne, brązowe i sprawiają nam dużo uśmiechu z tego powodu. Adam, przede wszystkim hart ducha i charakter sportowy, prawdziwy charakter, i tymi cechami mogliby zarazić się sportowcy pełnosprawni. I wtedy dopiero można by myśleć o sukcesach, bo gdybanie w ich przypadku, że jeżeli bym dostał większe stypendium, więcej mógłbym jeździć za granicę na jakieś kontrakty, staże trenerów. Tutaj też mamy też fajnych, ale okazuje się, że też jest zubożona ta dyscyplina, w ogóle ten sport olimpijski, jeśli chodzi o finansowanie. No, nie oszukujmy się. Cały czas tu się obraca wokół finansów. Oni też są zagubieni. Ciężko po prostu im pracować, mając świadomość tego, że mam w tym roku stypendium, za rok pewnie nie będę miał. I teraz jest dylemat, czy poświęcić się całkowicie dyscyplinie sportowej. No ale niestety tu jeszcze hart ducha, tak jak o tym wspominałem wcześniej, jest potrzebny. W takim razie życzmy tego, żeby zarazić się tym właśnie hartem ducha, a my, kibice, żebyśmy mogli zarazić się coraz większą dawką dostarczanych dla nas medali. 8 dzień czerwca 2012 roku to niezwykła data dla wszystkich Polaków. Data, na którą długo czekaliśmy, data, której wyczekiwaliśmy i która w końcu nastała, czyli rozpoczęcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Celowo nie wymieniłem, że sukcesem jest występ reprezentacji Polski na Mistrzostwach, bo tam się jakoś zakwalifikowaliśmy z urzędu, ale samo to, że zorganizowaliśmy te Mistrzostwa bez zbędnej wtopy, bez zbędnej wpadki, to już było piękne i to już jest sukcesem. To prawda. Sukces organizacyjny naprawdę był zauważony w świecie sportowym. Poza tym została po Mistrzostwach Europy wspaniała infrastruktura, stadiony, drogi. Mimo wszystko, kiedy większość Polaków się zastanawiała, czy te drogi zostaną skończone, one zostały skończone w takim stopniu, żeby mogli się kibice przemieszczać. Korzystamy z nich na ten moment jeżdżąc. Wielka sprawa, wielka sprawa. Przyznaj się szczerze, czy jeżeli usłyszałeś, że my będziemy organizować właśnie to Euro, wierzyłeś, że nam się uda, że zdążymy? No, wiedziałem, że będzie ciężko, jeszcze mając w świadomości tą naszą polską specjalność, przetargi, które nie zawsze wyłaniają właściwego wykonawcę, który jest w stanie dokończyć tą budowę. No, później perturbacje z podwykonawcami i wszystkie inne komplikacje. No, to jest wielki sukces, że w ogóle to się zakończyło interwencją rządu przede wszystkim, który dołożył środków i starań, aby dokończyć te wszystkie inwestycje. No, chwała im za to. Mimo tego, że wszyscy się baliśmy i często podkreślaliśmy, że ciężko będzie zorganizować dobre Euro, że ciężko będzie zorganizować dobry turniej i dobrą imprezę, udało się i podsumowując, nie mówmy o grze Polaków, bo do tego przejdziemy w drugiej części naszego programu, ale podsumowując samą imprezę, chyba trzeba oddać hołd, że była ona zorganizowana na naprawdę wysokim poziomie. Najwyższym to były jedne z najlepszych mistrzostw Europy. Tak były oceniane przez VIP-ów z federacji.
czyli sukcesik kolejny na koniec roku 2012. Polska drużyna siatkarska, czyli Iskra Bełchatów, w 2012 roku doszła do finału Ligi Mistrzów Siatkarzy. Doszła do finału, miała ogromne nadzieje i szanse na zwycięstwo, tam niestety poległa, ale srebrny medal największej siatkarskiej klubowej imprezy to jedno również z największych wydarzeń 2012 roku. Zaskoczenie? Znaczy szkoda porażki w finale, bo można powiedzieć, rozgrywki grupowe szli jak burza. Naprawdę walczyli super, dostarczyli nam wielu radości, no ale później w finale, po porażce w złotym secie pozostał niedosyt, ale na osłodę można powiedzieć, że zdobyliśmy nagrody indywidualne. Bartosz Kurek, Mariusz Wlazły i Michał Winiarski to zawodnicy nagrodzeni indywidualnie. Niewiele zabrakło, szkoda, aczkolwiek nasza siatkówka od lat jest widziana, jest klasyfikowana na najwyższym poziomie, a Skra swoimi występami udowadnia to, że w Polsce potrafimy grać w siatkówkę. Tylko reprezentacja i to, co ostatnio pokazała nasza kadra, to nie jest to, że nie potrafimy, że nie idzie, że jest coś nie tak, tylko wypadek przy pracy. Tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy. I na koniec, czyli przy kolejnych sukcesach, przy kolejnych informacjach odnosimy się po raz kolejny, już tak jak powiedziałem na początku, do ofowych sportów, do ofowych zajęć, czyli rozegrane zostały Mistrzostwa Europy w badmintonie i w grze mieszanej, uwaga, triumfowali Polacy. Grałeś kiedyś? Badminton. Znaczy, masz taką ten i lotkę i... Adamie, kiedyś badminton kojarzył się przede wszystkim z rekreacją, tak jak Ringo, ale miałem kiedyś okazję być w Głubczycach. I gdzie? W Głubczycach. To jest takie miasto. Tak jest. Jest takie miasto Głubczyce, które króluje w polskim badmintonie. Tam jest zespół, się nazywa Technik Głubczycy. Tam wszyscy grają. Tam, Adam, jakbyś pojechał, tam praktycznie każdy chodzi z tą rakietką pod pachą i z lotkami. Może boją się po mieście spacerować sami. Myślę, bezpiecznie. Myślę, że nie. Much też nie łapią. Jest to naprawdę solidna szkoła, która przynosi efekty. I zauważ jedną rzecz. W tej dyscyplinie nie musimy się posiłkować Azjatami. Naturalizować ich. W końcu. Ale po Wołominie, Darek, tak swoją drogą też się chodzi często z czymś schowanym za kurtką. I niekoniecznie są to paletki właśnie do badmintona. Tak trochę awansem i na zakończenie chyba również jeden z największych sukcesów i sytuacji, w których mamy dużą możliwość na ogromną poprawę w przyszłości, czyli zmiana prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Skończyło się lato, a zaczął się Boniek. No, 26 października przejdzie na trwałe do historii naszej polskiej piłki nożnej i to nie za jakimś sukcesem piłkarzy, tylko przede wszystkim za bardzo odważną decyzją delegatów, bo to delegaci wybierali i stało się dobrze, bardzo dobrze dla naszej polskiej piłki nożnej. Miejmy nadzieję na dobre możliwości, dobre perspektywy w przyszłości. Oto sam Zbigniew Zibiboniek. Trzymajmy kciuki za to, żeby w tym 2013 roku wykazał się i pokazał z jak najlepszej strony, a żebyśmy my mogli być dumni i żebyśmy zmienili swój pogląd na Polski Związek Piłki Nożnej. Kto wie, może w przyszłym roku kibice przestaną śpiewać PZPN, 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 PZPN. A my zapraszamy na krótką przerwę, po której przejdziemy do niewypałów sportowych 2012 roku. Na razie pięknie się kłaniamy i spotykamy się już za krótką chwilę. Do zobaczenia.